Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie w programie Galaktyka Pomerania realizowanym przez Telewizję Pomerania, a z nami są już nasi kolejni goście. Witam bardzo serdecznie. Jest to pani Ewa Karbowska. Dobry wieczór. Oraz pani Tamara Olszewska z Koła Pomocy Dzieciom za ADHD Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie. Dobry nie pomyliłem wieczór. Nazwy Oczywiście, tym razem. Że nie. Witam panie bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o dość znaczącym wydarzeniu w skali całej Polski, które będzie już niedługo właśnie w Szczecinie. W skrócie, jest to dzień, który będzie poświęcony dzieciom z ADHD, ale jest to cały dzień wydarzeń, który będzie zwieńczony koncertem charytatywnym. Żeby nie mówić zbyt wiele, oddaję głos, żeby same organizatorki mogły opowiedzieć o tym całym dniu. No właśnie, 9-10 październik. To wyjątkowe dwa dni, gdzie przyjeżdżają do Szczecina wszystkie organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne, które zajmują się tematyką ADHD w Polsce. To zwieńczenie jest już trzech spotkań w ramach projektu, które realizujemy z Fundacją Batorego, ADHD, wyzwanie społeczne czy negacja. Na tym spotkaniu będziemy mieli stół ekspercki, za którym zasiądą między innymi na ten moment pani dyrektor ZCDN Urszula Pańka, pani poseł Magdalena Kochan, pan poseł Bartosz Arłukowicz, jak również jeszcze do tego stołu eksperckiego dojdą znaczące osoby. One, znaczy te osoby będą miały za cel, aby wspomóc, przełożyć naszą pracę jakby w taką, już w taką aktywną realizację zmian legislacyjnych. Uważamy, że w pewnych obszarach, zarówno w polityce społecznej, zdrowiu, a tym bardziej w edukacji, trzeba zmienić pewne aspekty, jest ich niewiele, aby dzieciakom z ADHD żyło się w Polsce lepiej. I to jest ważne, ponieważ to się dzieje w tym mieście, w tym województwie, które wiedzie prym, tak, jeśli chodzi o tematykę ADHD, o w ogóle działanie ADHD, my możemy naprawdę pochwalić się ogromnymi sukcesami, jeśli chodzi nie tylko o szerzenie jakby wiedzy, tak, pogłębiania świadomości na ten temat, ale również tak namacalnie w kwestii pracy z rodziną, w terapii z dziećmi, w kwestii pracy z instytucjami takimi jak policja, kuratorzy zawodowi, czy też asystenci rodziny, którzy tak naprawdę trafiają do naszych dzieci, do rodzin, kiedy już coś się dzieje i jest po prostu nieciekawie. Tak? Ale podkreślmy, że to jest zwieńczenie długoletniej pracy i spotkań, które odbywały się również w Szczecinie. Zgadza się, to znaczy w ramach projektu spotkaliśmy się trzykrotnie i te trzy spotkania dały taki efekt stworzenia ogólnopolskiego stowarzyszenia wszystkich organizacji, które będą wspólnie działać właśnie na rzecz ADHD w całym kraju. Uważamy, że nie chcemy, tak, aby ten projekt był tylko czasowym, tak, momentem, którym funkcjonujemy, a później nie będziemy mieli tego efektu namacalnego. Ten efekt musi być i to się zadzieje właśnie na czwartym spotkaniu. Później będziemy oczywiście realizować, jakby wdrażać, tak, te wszystkie nasze pomysły przepracowane już w obszarach ministerialnych, tak, bo taki jest nasz cel. Za to, co się będzie działo wieczorem 9, to wyjątkowy wieczór, w którym będziemy gościć, tak, wszystkich naszych przyjaciół, znajomych, również osoby, które są, że tak powiem, jakby też tą tematyką zainteresowane, pośrednio czy też bezpośrednio, właśnie w tym miejscu, tak, w Galaksy, w klubie muzycznym Kosmos. Będzie to koncert charytatywny pod tym samym tytułem ADHD, wyzwanie społeczne czy negacja. Na tym koncercie będziemy oczywiście licytować dary, które otrzymamy od naszych darczyńców, ale co najważniejsze, to są goście. Goście to politycy, to ludzie sceny, teatru. Między innymi wspiera nas Teatr Polski, Teatr Kameralny i tutaj oczywiście pan dyrektor Opatowicz,
pan Michał Janicki, który będzie bezpośrednio z panią Renatą Zarębą prowadził, tak, ten koncert. Oczywiście pani Olga Adamska, pan Dzieciniak, to są osoby, które się pojawią z ramienia właśnie teatru. Jeśli chodzi o kwestie polityków, to oczywiście marszałek, tak, województwa zachodniopomorskiego, Olgier Geblewicz, to pan Dariusz Wieczorek, to, jak już wspomniałam, pani Renata Zaręba, to pani Urszula Pańka. I naprawdę, tak, ponad podziałami. Ponad podziałami to są politycy, nie jakby, tendencyjnie, tak, z racji swoich, że jak powiem, ukierunkowań, tak, politycznych, ale to są osoby, które po prostu nam sprzyjają, czyli będą wszyscy, wspierają nas również sportowcy i to jest naprawdę wspaniała sprawa, bo wielkie podziękowania dla Wilków Morskich, czyli koszykarzy, tak, naszych szczecińskich, jak również Chemik Police, jak również piłkarze, tak, Pogoni. Oni również będą uczestniczyć, tak, w tym koncercie. Będziemy licytować koszulki, tak, z wszystkimi podpisami każdej reprezentacji. Poza tym Stowarzyszenie Siatkarzy dla Hospicjum również nas będzie wspierało, ponieważ pomimo tego proszę zauważyć, że jakby działają na rzecz zupełnie innych dzieci, tak, ale również łączymy się tutaj, tak, wszyscy. Będziemy licytować koszulkę z ostatniej dużej imprezy Siatkarze dla Hospicjum ze wszystkimi podpisami kadry skoczków narodowych, siatkarzy i siatkarek. Czyli te wszystkie atrakcje praktycznie dla dzieci, tak? Wszystko dla dzieci. Ponad podziałami, ale powiedzmy również naszym widzom, gdzie i kiedy. 9 października, godzina 20, klub muzyczny Kosmos, tutaj w Galaksy, cegiełka, która jest wejściem, tak, i wsparciem jednocześnie naszej akcji, to symboliczne 10 zł. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał możliwość i chęć, otwarte serce, aby przekazać większą kwotę, to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci. Rozumiem. Ale cel mamy jeden, tak, podstawowy. Ponieważ ten koncert nie jest tak czy jest oczywiście dla dzieci z ADHD, ale zbieramy te pieniążki na remont i wyposażenie sali do integracji sensorycznej w naszej placówce specjalistycznej, która funkcjonuje w naszym mieście na ulicy Pocztowej. A dlaczego sensoryka? To tutaj oddam głos Ewie, bo ona najlepiej o tym powie. Dlaczego sensoryka? No dlatego, że dzieciaki z ADHD, potem nawet dorośli, bardzo często mają również powiązane z ADHD zaburzenia integracji sensorycznej. I do tego potrzebne jest leczenie, tak? Potrzebna jest terapia i do tego potrzebna jest sala, której my nie mamy. Mamy specjalistów, mamy świetnych ludzi, którzy chcą chętniej do pracy, ale nie mamy sprzętu. Czyli w tym momencie już takie zajęcia się odbywają, tak? Czyli mogą te... Zajęcia tak nie do końca się odbywają, dlatego że nie mamy sali i sprzętu. Mamy specjalistów, którzy elementy wprowadzają do terapii, ale nie mają sprzętu, żeby na nim pracować i on jest nam niezbędny i po to między innymi jest ten koncert. A jest pytanie, czy jest zapotrzebowanie takie w Szczecinie? Jest ogromne zapotrzebowanie, myślę, że w każdym innym mieście również. U nas jest ogromne zapotrzebowanie. Dlaczego? Dlatego, że dzieciaki potrzebują tej terapii sensorycznej. I owszem, są prywatne gabinety, ale my byśmy chcieli, żeby to było przy naszej placówce, żeby to było dla dzieciaków, które mają ADHD, żeby to było dostępne. Zwłaszcza, że specjaliści i ludzie chętni do pracy są, dzieciaki, które potrzebują pomocy również, brakuje tylko sprzętu i po to właśnie między innymi ten koncert, tak? Na konkretny cel. Chciałabym tutaj dodać, że ten remont sali to jedna, prawda, kwestia, ale to wyposażenie jest bardzo kosztowne, jest specyficzne do tej terapii, dlatego potrzebne są środki finansowe, tak, aby rozpocząć już taką profesjonalną terapię. My prowadzimy, jak już Ewa wspomniała, elementy, tak, integracji, ale jednak to za mało, tak, aby otrzymać pewne efekty, tak, w tej pracy terapeutycznej w kierunku SI. To jest trzeci koncert. A z jakim odbiorem się spotyka? Czy można powiedzieć, że ten koncert z roku na rok jest coraz większy, coraz więcej środków udaje się zebrać? Czy jednak ludzie są coraz bardziej, można powiedzieć, wrażliwi na tą tematykę? Bo jednak tematyka jest specyficzna, prawda? Są to dzieci z ADHD, które jednak w pewnym sensie
są chyba troszeczkę jeszcze uważane za dzieci po prostu nadpobudliwe. Niektórzy w ogóle nie wierzą w to, że ADHD istnieje jako coś, co można w pewien sposób, czemu można zapobiegać, prawda? No właśnie, może przytoczę tutaj słowa mojej koleżanki, coacha Joanny Rysz, która pracuje w placówce, że to, że się mówi, że coś nie istnieje, to nie znaczy, że objawy znikną. Tak? Bo tak to byśmy mogli zakwestionować wszystkie dysfunkcje czy też choroby, na przykład autyzm czy Asperger, zespół Downa, tak? Także tak do końca tylko ludzie dotknięci tak, tą dysfunkcją wiedzą, jak naprawdę jest, a jest ich ogromnie dużo. Proszę tak? A proszę powiedzieć, czym tak naprawdę ADHD się objawia, w czym to jest tak problematyczne dla rodziców, bo wiadomo, ja również miałem znajomych, kolegów, którzy ADHD mieli, ale dlaczego to jest tak problematyczne dla rodziców, którzy jednak z takimi dziećmi, nie tylko dziećmi, są cały czas, prawda? Ja myślę, że zanim zaczniesz odpowiadać, Tamara, bo ja wiem, jak to się skończy, już możemy się umówić na następne spotkanie tutaj u Was w studio. Chciałam tylko powiedzieć, że wracając do naszego koncertu, oprócz tych cegiełek, które będą jakby, tak, to będzie bardzo istotne, przygotowujemy też loterię i całą masę niespodzianek, o których Tamara tutaj nie powiedziała, specjalnie. Jeszcze więcej. Będzie jeszcze więcej, będzie jeszcze ich więcej. Bardzo, bardzo dużo, będą celebryci, będziemy losować tak niesamowite rzeczy w loteriach. Będziemy też licytować rzeczy, także warto tam przyjść z pełnym portfelem. Ewentualnie ze sobą towarzyszącą też można przyjść. Ale nie jest to zbytek, przypominajmy, że nie jest to zbytek, jednak wszystkie pieniążki idą na szczytny cel. Idą na szczytny cel, na coś, co jest bardzo potrzebne, na ten taki tak naprawdę ostatni element w tej naszej pracy, bo są dzieci, które potrzebują pomocy, są specjaliści, potrzebny jest tylko sprzęt. Także zapraszamy wszystkich z portfelami. Tamara, nie wiem, czy chcesz teraz zacząć nowy wątek? No wracając do pytania pana redaktora, to chcę, że tak powiem, przypomnieć, tak, że ADHD do niedawna było w spektrum autyzmu. Po pewnym czasie wyciągnięto jakby z tego spektrum Aspergera. ADHD dalej łączono z autyzmem, tak? Jednak ktoś mądry pomyślał, że trzeba coś z tym zrobić. No i znowuż tak wyciągnięto ADHD. Czym tak naprawdę, czym to się różni, tak? Bo pomimo tego, że mówiłam, że to było kiedyś jedność, jako jedność. ADHD-owcy tak bardzo są zauważani i tak powiem w cudzysłowie, tak bardzo przeszkadzamy, tak, otoczeniu, bowiem emocje mamy na zewnątrz. Po prostu wyrzucamy, tak, z siebie energię, emocje, nie mamy hamulców, jest bodziec, jest reakcja, nie ma analizy. Oczywiście ona się pojawia w wieku dorosłym, tak? To są właśnie te efekty długoletniej terapii i pracy z dzieckiem. Za to tak naprawdę troszeczkę zagarniamy przestrzeń, troszeczkę gdzieś tam manipulujemy, tak? Ale to są naprawdę, to nie są złe cechy. To są cechy, które w naszym obecnym tak funkcjonowaniu w życiu bardzo sprzyjają, tak, aby dobrze zaistnieć, tak, w różnych obszarach. I są osoby, którym to się nie podoba, dlatego że chcą te dzieci, tą młodzież wpasować w pewien kanon ogólnie przyjęty. No one do niego nie pasują, no tak? Tak? No tak. Właśnie. Za to tak naprawdę są to wspaniali, wrażliwi ludzie, empatyczni, mega, znaczy bardzo kreatywni. To są osoby z bardzo wysokim IQ, tak? Inteligentnie ponadprzeciętni, mają niesamowite pomysły, no i oczywiście świetny potencjał na geniusza. Ale pojawia się pytanie, czy w takim razie takim dzieciom trzeba pomagać w jakiś sposób? Bo skoro są to dzieci inteligentne, mądre, które mają praktycznie drogę do kariery przed sobą otwartą. Trzeba im pomagać, dlatego że żyje im się bardzo ciężko. Zwłaszcza tak, to, co Tamara powiedziała, tak? W dzisiejszych czasach, w dzisiejszym szkolnictwie, gdzie możesz wejść, usiąść w klasie, w ławce, nie ruszać się. A tak jakby opowiedzieć naszym widzom prostym językiem, nie żadnym medycznym, jak takim dzieciom można pomóc? Przede wszystkim przyjść na koncert. O, no oczywiście, jak z najbardziej portfelem. Do tego jak najbardziej zachęcamy. Jednak czy istnieją jakieś sposoby, tak jak mówimy, które mogłyby tym dzieciom pomóc? No oczywiście, mówi się o takim leczeniu, tak? Tak, w cudzysłowie, leczeniu, w cudzysłowie. ADHD nie wyleczymy, jest to choroba genetyczna i tak jak
jak się, tak jak pytamy tak praktycznie, co to jest ADHD, to jest zespół cech, z którymi się rodzimy, zmagamy się całe życie i z tym umieramy, tak? Tak jak z innymi chorobami o podłożu genetycznym. Za to tak naprawdę dlaczego pracujemy, tak? Dlaczego trzeba rozpocząć pracę w jak najwcześniejszym momencie, tak? Życia dziecka, to właśnie to, aby wszystkie te objawy nadruchliwości, nadimpulsywności i zaburzeń koncentracji uwagi starać się i zminimalizować, jak również wytworzyć pewne mechanizmy samokontroli, tak? Jeśli chodzi o tą nadruchliwość, to ona się z wiekiem minimalizuje. Jeśli chodzi o nadimpulsywność, poprzez terapię, socjoterapię, trening zastępowania agresji, integrację sensoryczną, terapię pedagogiczną, terapię korekcyjno-kompensacyjną. To wszystko, wymieniam to, co robimy, ja tak? Mhm. Zajęcia logopedyczne, bo to też dyslektycy, tak? Powodujemy, że dzieci umieją czytać siebie, rozpoznawać siebie tak naprawdę, jacy są i dlaczego tacy są, odpowiadają sobie na to pytanie, jak również umieją odczytać emocje innych osób, z którymi funkcjonują i pojawia się taki hamulec, czyli zanim mi coś wpadnie do głowy i to zrealizuję, to przyhamuję, tak? Pomyślę. Przyhamuję, pomyślę i dopiero wtedy zrobię, tak? Tego hamulca im brak na pewnym etapie rozwojowym. No i oczywiście to, co zostaje z nami do końca życia, to zaburzenia koncentracji uwagi, które bardzo przeszkadzają i z tym trzeba pracować, myślę, że to już no, do końca, tak? Do końca, non stop. Pracować trzeba jak najbardziej, ale chyba troszeczkę jeszcze w Polsce brakuje nam pewnych instrumentów, żeby pracować z takimi dziećmi, bo czy w szkole, w dzisiejszej szkole faktycznie, jeżeli dziecko ma ADHD, są osoby przygotowane w każdej szkole do pracy z takim dzieckiem? Nie, dlatego że dziecko w ogóle w szkole, po pierwsze w ogóle ADHD nie istnieje w prawie oświatowym, od tego zacznijmy, nie jest w ogóle rozpoznawane. Więc już zacznijmy od tego poziomu takiego prawnego, że jak można pomóc komuś bądź też czemuś, jeżeli to w ogóle nie istnieje, tak? Dokładnie, bo pytanie jest takie, że wydaje mi się, że większość nauczycieli to by najchętniej takie dziecko wypchnęła ze swojej klasy, bo wtedy problem się rozwiązuje. Ja to czasami też rozumiem. Zgadza się, jest to jest, taki, spokój. Jest taka metoda przerzucania gorącego ziemniaka, tak? Co przeszkadza. Chciałabym jeszcze nadmienić, że ADHD było kiedyś w prawie, tak, w przepisach, w prawie oświatowym. Zostało skrzętnie usunięte, a wystarczy dopisać i ADHD jako 10. niepełnosprawność szkolną po Aspergerze i autyzmie. I mamy sprawę po prostu, że tak powiem, już no, załatwioną, tak? To między innymi jeśli chodzi o edukację i wówczas tym dzieciom należałyby się te wszystkie przywileje, co innym osobom z innymi dysfunkcjami, tak? Po prostu nasze dzieciaki, my ludzie z ADHD czujemy się marginalizowani. Także społeczeństwo nas marginalizuje i cały czas pokazuje nas, nasze dzieci, naszą młodzież jako niegrzeczne, niewychowane, chamskie, bezczelne, tak? A to jest po prostu nieprawda. To jest jakiś stereotyp, który my już od 11 lat obalamy w tym mieście i myślę, że skutecznie, bo jeżeli potrafiliśmy, tak, pozyskać bardzo duże środki finansowe z Fundacji Batorego, która mieści się w stolicy Polski, tak? No to znaczy, że ktoś nas po prostu tam docenił i słucha. I zrozumiał, tak? Chcielibyśmy być tak samo zrozumiani tutaj, tak? Aby osoby decydujące, tak? O ważnych kwestiach, o zmianach, o środkach finansowych, naprawdę bardzo poważnie, tak? Do tego tematu jakby usiadły, tak? Tak poważnie usiąść z nami do stołu i porozmawiać na ten temat. Ja często spotykając się z osobami właśnie decyzyjnymi mówię, zapraszam na ulicę. Ja pracuję na ulicy. Ja naprawdę wiem, co się na tej ulicy dzieje i co dzieciakom jest potrzebne, tak? Zdaję sobie sprawę, że kiedy taki urzędnik, który, prawda, pracuje gdzieś tam wyżej, gdzieś za biurkiem, w jakiejś instytucji, może w pewnym momencie zatracić tą taką jasność, tak, potrzeb realnych. Za to my jesteśmy otwarci na dialog i prowadzimy ten dialog, bo cały czas się pojawiamy, czy na Komisji Zdrowia, czy na Komisji Edukacji, tak, czy właśnie między innymi ten koncert jest efektem tego, że przychodzą osoby, które
zaczynają to rozumieć. Bo to nie tak? tylko wspomaganie finansowe, ale również uwrażliwianie ludzi, prawda? Oczywiście, ta świadomość społeczna. Świadomość. Tak, świadomość społeczna. Ja mówię nam, tak, a ludziom z ADHD niepotrzebna jest tolerancja. Tak, my potrzebujemy zrozumienia, akceptacji. Tolerancja jest zimna. Ona nie ma żadnego jakiegoś takiego wymiaru, tak, dla nas. Dla nas zrozumienie i akceptacja, że tacy ludzie, takie dzieci i młodzież są, tak, to jest to, to jest ta miara tego sukcesu, tak, aby dobrze nam się żyło w naszym społeczeństwie. Czyli przypomnijmy jeszcze raz na koniec, koncert charytatywny organizowany w zamian za cegiełki, to znaczy można kupić cegiełkę jako bilet wstępu. Zgadza się. To jeszcze ostatnia informacja, gdzie takie cegiełki można kupić, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy widzom. Można je zakupić w siedzibie koła na ulicy Pocztowej 3133, tak? Jak również można je zamówić mailem na adhd@tpd.szczecin.pl bądź tradycyjnie przez Facebooka, tak? Bo oczywiście mamy swojego fanpage'a, zapraszamy można serdecznie, tak? Znaczy wpisać można ADHD. ADHD, tak? I na portalu społecznościowym. I od razu pojawia się nasz fanpage, jest bardzo aktywny, tak? Bardzo aktualny i tam również też można te bilety zakupić, jak również w ostatnim, już takiej ostateczności, można zakupić te bilety przed samym koncertem. Przed samym koncertem. Ale może ich nie wystarczyć. No właśnie, bo skoro będzie i loteria, i tylu ciekawych gości na koncercie, bo rozumiem, że politycy również będą brali czynny udział. No jak najbardziej, tak. Jak najbardziej. Na pewno z tego no nie zdradzimy, tak? Nie, tak, oczywiście. Żeby to jest niespodzianka, tak? Ale jakoś tutaj... Oczywiście, będzie się działo. Można będzie się działo, prawda? będzie się działo. Nie tylko, oczywiście za tą kwestię, sferę muzyczną, tak, odpowiada zespół Winders, który będzie nas tutaj wspomagał muzycznie i tak powiem też bawił, tak, w tej sferze rozrywkowej. Sferze. Oczywiście tutaj jeszcze ogromne podziękowanie też cukierni Koch, która będzie nas wspierać właśnie poprzez ten aspekt słodkości. Tak, no ale mówię, jest na stronie, właśnie na fanpage'u koła jest wydarzenie, tak, związane z koncertem i tam pojawiają się sukcesywnie te wszystkie wisienki, tak, tego koncertu, wszystkie te ciekawostki, te najważniejsze rzeczy. Tort będzie wiśniowy przecież, tak? Tak, będzie dużo wisienek. Tort będzie wiśniowy. Czyli to możemy zdradzić, że politycy również będą brali czynny udział, że będą sportowcy, będą... Zaskoczą, wszyscy zaskoczą. Będą rodzice, tak? Ale właśnie, bo będzie chyba też, to zapraszamy również samych rodziców. Oczywiście, jak najbardziej. Bo my tu wymieniamy polityków, sportowców, a nie wspomnieliśmy o rodzicach. Będą rodzice, będą ci, te osoby, które są bezpośrednio jakby tutaj takim, no, uczestnikami, tak? Będą osoby dotknięte, tak, tą dysfunkcją. Będzie młodzież, czyli już ta dorosła, tak? Czyli nasi wychowankowie, już którzy są pełnoletni. I którzy pokazują, że można, tak, prawda, się rozwijać, normalnie, tak, w społeczeństwie żyć. Że po 18 też ma się ADHD, pokazuje. Tak, po 18 też się ma ADHD i jak się ma 88, to też, tak? I 108 również. Dokładnie. Także. Rozumiem, czyli również zachęcamy rodziców, co nie zmienia faktu, że wy jako koło pomocy dzieciom działacie cały czas. Prężnie. Oczywiście, działamy cały czas, realizujemy. Bo koncert jest jednym takim wydarzeniem większym. Tak, jakimś takim wąskim, jakimś naszym korytarzem właśnie, działań. Właśnie, wycinkiem, tak? tej wycinkiem. Działalności. A wy działacie cały czas. Tak, oprócz tego, że realizujemy działania w obszarze koła, realizujemy działania w obszarze placówki specjalistycznej, to jeszcze, jak już wspomniałam, realizujemy projekt z Fundacji Batorego w ramach funduszy norweskich, realizujemy projekt pokoleniowy, tak, gdzie włączamy dziadków i babcie, które też będą na koncercie, tak, do pracy z wnukami, ze swoimi dziećmi w ramach grantu marszałkowskiego. A proszę mi wierzyć, właśnie nasze procesory nigdy się nie wyłączają. Nie. Tak, i non-stop, tak? Rozumiem. Mój procesor chodzi tak cały czas, na bieżąco jest chłodzony. Czyli naturalnie. Każdy, są pomysły. Są pomysły. Jednym jest koncert, na który bardzo serdecznie zapraszamy również naszych widzów. Ja bardzo serdecznie dziękuję za bardzo szerokie zarysowanie całego problemu, opowiedzenie również o tej bardzo szczytnej inicjatywie. My zachęcamy widzów do pojawienia się na koncercie, do kupowania cegiełek,
Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. A my dziękujemy bardzo serdecznie Państwu za dzisiejszy program. To był program Galaktyka Pomerania, prowadzony przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w piątek o godzinie 17:00. Do widzenia.